13 sierpnia około godziny 19 dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o wypływającej substancji do rzeki Piławy w pobliżu ronda Silesiany w Dzierżoniowie. Mieszanina ropopochodna wydobywała się z jednego z kanałów burzowych. Strażacy na rzece ustawili tamę ze słomy i neutralizowali chemicznie wypływającą cieczę. PSP Dzierżoniów dostała zgłoszenie odnośnie substancji ropopochodnej, najprawdopodobniej wydobywającej się z jednego z kanałów burzowych. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejscu zdarzenia, związaniu tej substancji z sintanem, czyli taką substancją, która gdzieś tam neutralizuje skutki oddziaływania substancji ropopochodnej na wodę, rozstawieniu zapory ze snopków słomy. No i niestety nie jesteśmy w stanie zdefiniować konkretnie, co tu się dzieje, dlatego została wezwana podstawowa grupa ratownictwa chemicznego. Na miejsce została zadysponowana wałbrzyska grupa chemiczna. W akcji udział brała również ekipa wodociągów i kanalizacji z Dzierżoniowa, która dokonała przeglądu instalacji burzowej przy ulicy Batalionów Chłopskich. Na miejscu pracowała Straż Miejska oraz przedstawiciel miasta.